Cześć. Dawno nie było treningów z partnerem. Dzisiaj wrzucam pomysł na kolejne ćwiczenie, które możecie zrobić w dwójkach. O tyle wydaje mi się, że fajne, bo dość wymagające. Zresztą zobaczycie sami. Na pewno jest to trochę trudniejsze ćwiczenie techniczne i wymagające kondycyjnie, szczególnie jeżeli narzucimy temu odpowiednie tempo. Zakładam, że na etapie, kiedy podchodzicie do Condition Games, jesteście już właściwie rozgrzani, macie za sobą też pewnie serię line'ów, szczególnie jeżeli korzystacie z tego proponowanego przez nas modelu trójpodziału treningu, czyli na trzy fazy. W pierwszej ćwiczymy line, w drugiej właśnie Condition Games, różne ćwiczenia i w trzeciej gramy po to, żeby nabyć pewności naszej gry i wykorzystać w praktyce to, czego się uczyliśmy wcześniej. W dzisiejszym ćwiczeniu w sumie jest dużo elementów grania. W skrócie sprowadza się ono do tego, że my jako zawodnik ćwiczący, trenujący z przodu mamy możliwość zagrania tylko na jedną stronę kortu. I to może być prawa albo lewa strona kortu, a później po jakimś czasie zmieniamy tą stronę. Natomiast zawodnik z tyłu zagrywać może tylko przód kortu. Czyli jego zagrania muszą być przed środkową linią. Najlepiej, gdyby drugie uderzenie też było przed środkową linią. Drugie uderzenie oczywiście piłki o parkiet. I ma on do wyboru wszelkiego rodzaju skróty, bolty, cokolwiek. Jako zawodnik z przodu bardzo dużo narobimy się wykroków, bardzo dużo nabiegamy się do przodu. Od nas zależy tylko to, czy wybierzemy piłkę po naszym skrócie, znaczy po skrócie przeciwnika, po bolcie, po czymkolwiek. Od nas zależy to, czy zagramy skrót, czy zagramy piłkę do tyłu. Musimy sobie sami regulować tempo gry, przebieg gry i próbować oczywiście przeciwnika złapać. Do tyłu będziemy zagrywać wtedy, kiedy potrzebujemy chwilę odpocząć, złapać oddech, poprawić ustawienie. Jeżeli jesteśmy wyrzuceni w bardzo niewygodny dla nas moment, wiemy, że z pozycji, w której jesteśmy, przeciwnik może łatwo zaatakować, wtedy dobrze zagrać lobem po to, żeby zyskać czas, przerzucić przeciwnika, żeby on musiał się cofnąć do tyłu. My wrócimy sobie na spokojny do T, ustawimy się, przygotujemy do piłki. Jak już chyba powiedziałem, ćwiczenie mocno wymagające dla nóg. Bardzo dużo jest tych wykroków, dynamicznych powrotów z wykroków, bo niewiele mamy czasu. Często powtarzały się też serie skrótów. Takie serie skrótów oznaczają, że musimy zrobić głęboki wykrok, zagrać skrót i szybko wrócić do T, bo nigdy nie wiadomo, co dostaniemy w odpowiedzi. Ale jeżeli dostawaliśmy skrót, to trzeba bardzo szybko wrócić do tej pozycji, w której byliśmy przed chwilą. Znowuż wykrok, znowuż krótkie zagranie i powrót. Po dwóch, trzech takich zagraniach naturalnym staje się, że trochę zaczyna nam brakować siły, trochę nie mamy pomysłu, jak z tego wyjść. I wtedy wydaje się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest zagranie właśnie loba przerzucającego przeciwnika po to, żeby on musiał pobiec głębiej do tyłu, powalczyć o tą piłkę. Wtedy my mamy czas na to, żeby wrócić do tej i wyjść z tej trudnej sytuacji. Bo przy takim kontakcie z przodu osoba, która podchodzi z tyłu, jeżeli ma lepszą pozycję, a na pewno Robertowi parę razy się to udało w ten sposób wypracować lepszą pozycję i z tego skorzystać, zagrywa nadgarstkiem nam crossa, czyli to jest bardzo szeroki cross, w sensie takim, że leci bardzo daleko na przeciwną ścianę. To w momencie, kiedy my dopiero wracamy do T, możemy nie mieć dość energii, możemy nie mieć dość czasu do tego, żeby do tego crossa dobiec. Robertowi dość często udawało się wypracować taką sytuację, że kiedy walczyliśmy na te skróty, on miał pozycję o tyle lepszą, że był w stanie zagrać sobie do przodu crossa na drugą stronę tego krótkiego, szerokiego crossa, czyli blisko przy przedniej ścianie, ale leci to bardzo szeroko na przeciwną, boczną ścianę. Ja wtedy jako osoba odbierająca z przodu miałem czasami, a nawet często problem taki, że nie zdążyłem dobiec do T, już musiałem startować do tej piłki. Ta piłka była daleko, szeroko i normalnym dla mnie zagraniem w takiej sytuacji by było grać na tą lewą stronę, tak tam puścić drive'a albo tam robić skrót, ale to jest Condition Games, gdzie jestem ograniczony do prawej strony, musiałem atakować na prawo i było mi bardzo trudno z tego cokolwiek zrobić. Ćwiczenie to wymagające dla nóg i wymagające też dla głowy, bo trzeba bardzo dużo myśleć, przewidywać,
na zagranie, dwa zagrania do przodu, w jakiej sytuacji siebie postawimy, w jakiej sytuacji postawimy przeciwnika, co on z tego będzie w stanie zagrać i co musimy w związku z tym zrobić, żeby nadążyć. Stąd, jak powiedziałem, stosunkowo częste próby korzystania z jakichś lobów, jakichś agresywnych, wysokich zagrań albo przerzucających zagrań, które pozwolą nam wygospodarować dla siebie chwilę czasu na to, żeby wrócić do te, by stanąć w optymalnej pozycji i przygotować się do odbioru. Zależnie od tego oczywiście, jak sobie podzielicie czas na korcie, odpowiednio długo gramy na jednej i na drugiej stronie. U nas, z tego co pamiętam, to chyba było po 10 minut na każdą stronę. Ćwiczenie bardzo dobre, bardzo fajne, jak chcemy poćwiczyć walkę z przodu i jednocześnie poćwiczyć wychodzenie z tego uwięzienia się przy przedniej ścianie wraz z przeciwnikiem i próbą przerzucenia go. Na pewno to się przydaje w normalnych meczach sparingowych czy w meczach później turniejowych. Taka umiejętność wyjścia spod przedniej ściany do tyłu, czyli w sensie wyrzucenia piłki ponad przeciwnikiem do tyłu i zyskania czasu. A czasami to też może się skończyć tak, że odpowiednio zagrany lob, szczególnie cross lob, może się skończyć punktem dla nas, jak ta piłka szczęśliwie dla nas spadnie. Albo jesteśmy na tyle dobrzy, że potrafimy ją zagrać tak, że ona celowo spadnie też po tylnej ścianie i przeciwnik już niewiele może z tym zrobić. Na pewno nogi dostają mocno w kość, więc też fajne ćwiczenie kondycyjne. Zachęcam do próbowania i zabawy z tym ćwiczeniem. Trzymajcie się, powodzenia na kortach.